Siemanko, ja jestem Lucek. Przybyłem tutaj również z Kitkobonem. Kitkobon, witam. Przedstaw się. Witam. I zapraszamy na HPK. HPK, ale nie tylko HPK, bo będziemy rozmawiać również o innych grach wyścigowych, które pojawią się w najbliższej przyszłości. Tak. Na przykład Need for Speed Rivals, czy The Crew, oraz może parę innych, które przytoczy Kamil, ale to zobaczymy. No tak, przytoczę o ile... Czekaj, bo są, z tego co wiem, to wychodzą tylko dwie takie gry, które na razie zostały zapowiedzone. Czekaj, jeszcze jest z gatunku free to play, na pewno będzie Driftopia, dość ciekawa gra. A to gra. O tej nie słyszałem. No, ale myślę, że będzie dosyć ciekawa dla graczy, szczególnie którzy nie chcą po prostu wydawać na gry wyścigowe tak, kasę i wolą sobie po prostu przetestować je lub zagrać, powiedzmy, za darmo, akceptując jakieś tam mikropłatności. No, to akurat może być dobre, no bo to ten, tak jak World jest właśnie zrobione, że są te niby mikropłatności, ale tak jak zostało to rozwiązane, bo przez pewien okres przecież tam było tak, no dzięki, rzucasz mi samochody pod karoserię, pod samochód. No. I ten, zostało tak rozwiązane, że żeby wygrać, to trzeba było właśnie ten, kupić to. Że po prostu trzeba było, no trochę zapłacić, że te samochody po prostu, no nie dało się... Tak, zakaz naprawdę, z gry w sensie ci chodzi, tak? Tak, tak. Że nie dało się nimi tak naprawdę wygrywać. Teraz to zostało zmienione. Troszeczkę, no. To zostało rzeczywiście zmienione. O... I jest trochę lepiej, ale no są inne problemy, o których też się wypowiem w moich przyszłych filmikach, bo już mam takie, powiedzmy, że przyszykowane. Ale Need for Speed Rivals, z tego co się dowiedziałem, to będzie również gra MMO, tylko że jak to będzie właśnie? Będzie tryb offline? Znaczy będziemy z trybu offline przychodzić z tryb online tak płynnie niby, ale jak to się będzie odbywać? Naciskamy magiczne przyciski, nagle pojawiają się wokół nas gracze jacyś? Czy... To będzie zrobione coś w tym stylu, jak teraz będzie wychodzić Watch Dogs. Czyli, że po prostu single player będzie połączony z multiplayerem, przynajmniej mi się tak wydaje, że tak naprawdę nie będziemy wiedzieć, że gramy w tryb multiplayer. Że my po prostu dołączając do wyścigu będziemy przypisywani do graczy, którzy mają mniej więcej takie same umiejętności jak my i oni będą pozorować graczy komputerowych. No a tak naprawdę to będą normalni gracze. Wiesz, że niby ty się bawisz na single playerze, a to będzie tak naprawdę multiplayer. Czekaj, czy to nie jest czasem rozwiązanie z... Jak to jest? W sensie... Ktoś kiedyś zagra w jakiś tam wyścig, tak? Pojedzie go sobie i jego czas albo trasa przejechania będzie zapisana, czy on będzie po prostu na żywo z nami grał? On będzie na żywo grał. On musi być wtedy dostępny. Po prostu gra dopasuje, tak? Że on po prostu będzie w tym samym momencie jechał co my i to będzie po prostu tak jak normalny tryb multiplayer. Tylko tego nie będzie widać, że to jest multiplayer, bo on będzie ukryty jako single player. Nie wiem, czy dostatecznie wiesz. Tak, rozumiem, to on będzie na przykład pod innym nickiem, tak? Czy dobrze to rozumiem? No, mniej więcej właśnie, że po prostu my się nawet nie zorientujemy, kiedy prawdopodobnie ten gracz będzie z nami grał. A. Że to chodzi o taką zabawę. O to chodziło w tych trainerach. No. Trainery. Tak. Trainery to są kody. Nie. A to się mi zawsze myli jakieś. No, nie wiem co. W każdym razie to wygląda podobnie. Ciekawie. Ja jestem ciekaw, jak to będzie w ogóle funkcjonowało i współgrało ze sobą. No, wiadomo, że w praktyce to u mnie wychodzi. No właśnie, dochodzi znając jeszcze serwery EA, to będzie problem. Ale wiesz co? Mi tu przychodzi na myśl takie fajne rozwiązanie z gry na Androida. Ona jest dosyć popularna, nazywa się... Kurczę, nie wiem w sumie jak się nazywa, ale to jest gra o dragach. Taka... No jedziesz samochodem, widzisz go z boku, zmieniasz biegi, to jest taki drag, no nie?
I tam jest tak, że na przykład czasy wszystkich graczy są, czy tam ich zmiany biegów są zapisywane na jakimś serwerze i ty grając online nie grasz z nim, tylko z jego duchem, nie? Z tym, tego przeciwnika. I chcąc pokonać jego czas, masz wrażenie, że jedziesz z nim ten wyścig, bo wiesz, jedziesz po prostej trasie, on tam gdzieś jest widoczny, prawda? Te jego ruchy, te jego zmiany biegów są zapisane, to jakim samochodem on jechał, wszystko jest gdzieś tam, wiesz, kolor jego, jakiś tam nick i tak dalej, to wszystko jest gdzieś tam zapisane i to się pojawia potem u ciebie na ekraniku, widzisz jak on cię wyprzedza i nie ma przy tym żadnych lagów. Ja się przez dłuższy czas zastanawiałem jak to działa, skoro na telefonie przez Wi-Fi miałem bardzo słabe połączenie, a mimo to udało się grać bez żadnych lagów, nie? I to po prostu było w ten sposób zrobione, że grałem z duchem i te duchy są pozapisywane na tych serwerach i są odczytywane w momencie, kiedy chcemy grać multi. No i tak to, ja tobie powiem mniej więcej jak to działa, bo wiem na jakiej zasadzie to działa, bo w gridzie, w dwójce, w nowym, też zostało właśnie coś takiego zrobione. Że po prostu podczas wczytywania gry, podczas wczytywania właśnie tego, jest pobierany duch tej osoby. Czyli ona jest tam przetrzymywana w tej pamięci podręcznej telefonu, ale później, jeżeli przejdziesz ten wyścig, to ona jest automatycznie usuwana. Dlatego to nie zostaje na twoim telefonie, tylko po prostu masz przyjazd ducha i ten, i później on jest po prostu usuwany, bo po co ma to tobie zaśmiecać się telefon. Tak, i dlatego ja wiem tutaj o tym. On pobiera tylko jakiś jeden pakiet danych. No na telefony to musi być mały pakiet danych. Przecież oni nie zrobią wielkiego pakietu. No raczej. No i ten, i to jest właśnie też dobre, no bo tak naprawdę to tam za dużo nie potrzeba, no bo jeżeli multiplayer tam trochę zżera tego internetu, no to tutaj no duch. To jest dobrym rozwiązaniem. Też musi to jakoś ten zostać. No ale wracając do tych rivalsów, bo tak trochę odbiegliśmy, ale ten założenie... Ale to jest ważne, bo to jest też ciekawa sprawa, jakby właśnie to wyglądało w NFS-ie. Mhm. A mogłoby być to też zaimplementowane, skoro mówisz, że system duchów tak zwanych jest też w gridzie, tak? No tak, tylko że właśnie w rivalsie nie będziemy mieli duchów, tylko normalnych graczy. No, będzie połączenie singla z multiplayerem. No ja też jestem właśnie ciekawy, jak to będzie. Bo tak naprawdę niedługo też wychodzi Watch Dogs, na którego będę polował, bo to też właśnie będzie taka sama gierka, tylko że to tak. Nie będzie o samochodach, tylko to będzie właśnie gra akcji. Coś jak GTA, tak? No mniej więcej, bardziej jak Sleeping Dogs, coś w tym stylu. Tylko że tutaj będzie ten Watch Dogs o hakowaniu. No. Tak. Może być ciekawie, w każdym razie prezentuje się nieźle. Czyli tak, mamy tu w Rivalsie ten system właśnie brak odrębności między singlem a multi. I ciekawe właśnie jak to będzie funkcjonowało, ale kolejna rzecz, bo sama ta rozgrywka, jaka będzie, nie wiem, brakuje mi słowa. Sama to rozgrywka multiplayer, jak tutaj nam opisałeś, to będzie jedna rzecz, a druga rzecz, czyli tak naprawdę esencja, wyścigi, pościgi, zabawa w kotkę i myszkę. Zastanawia mnie jedna rzecz, czy to będzie coś zupełnie odrębnego niż jak tutaj gramy teraz w Need for Speed Hot Pursuit, czy to będzie coś nowego, bo też czytałem o tym, że mają być podobne nawet. Ma być nawet impuls elektromagnetyczny, jak tutaj w Hot Pursuit'cie. I parę innych rzeczy, na przykład turbo dla samochodów. I zastanawiam się, czy to nie jest czasem tak, że trochę odgapiony jest pomysł tego HPK, plus kilka nowych rzeczy, powiedzmy grafika, jakiś tam Frostbite 3, trochę może inny system, nie system, trochę może inny model prowadzenia tych samochodów. Zastanawiam się, czy cała koncepcja gry po prostu nie została, że tak powiem,
brzydko. Ctrl C i Ctrl V. No ale ona raczej aż tak wzrośnięta to nie została. No, główna koncepcja jest oczywiście, że, wie, no, że mamy policjantów i tych, i ścigantów, bo ja to lubię tak właśnie nazywać, że, o, no, że ściganci i policjanci. I po prostu będziemy się wcielać i w jednych, i w drugich, więc no, tutaj to właśnie tak przypada nam pod tym względem właśnie ten Hot Pursuit. Ale natomiast, no, to będzie miasto bardziej... Przynajmniej z tego, co się zorientowałem, ono chyba będzie takie właśnie mniej więcej nie jak Hot Pursuit, tylko bardziej jak Most Wanted, że to będzie miasto takie wakacyjne, no. Nie wiem, jak to nazwać, taka, że to też nie będzie chyba jakaś wielka metropolia, ale będziemy mieli właśnie możliwość takiego... No będzie to miasto, bo tutaj to mamy po prostu takie bezdroża, no. No, nigdzie do miasta nie wjeżdżamy, a tam po prostu będzie takie, no... Rozumiem, też mi to ciężko opisać, że będzie po prostu jedna taka, będzie część centralna, ale będą też i części obrzeżne. Jak to wyjdzie, no nie wiadomo, no bo z traileru to tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, czy tam będzie jakieś super wielkie centrum miasta, jak na przykład w tym Most Wanted, tak, że ścigałeś się tylko po, tak, po mieście. Tak, bo to głównie miasto było, nie? A tutaj będą, no jeszcze właśnie, bezdroża, jakieś tam takie łączenia między miastami, nazwijmy to autostrady, tak? Mhm. No, no, no bo tam... Ale co mnie jeszcze jedno zastanawia, jakiej wielkości będzie mapa? Bo o tym też mało jest mowa. Czy to będzie mała czy duża mapa, ale wiesz co, to jest jedna rzecz, świat gry i tak dalej. Mnie też zastanawia silnik Frostbite, bo Frostbite 2, na którym chyba był robiony Need for Speed The Run, na pewno kojarzysz. Tak. On miał wiele takich bugów, wiele takich niedociągnięć. Ta gra właściwie miała wiele niedociągnięć, była robiona przez wymarłe już studio Black Box, które też zajmowało się Need for Speed World. I tam no i nie było tylko wiele, tak, wiele takich graficznych niedociągnięć, gdzie naprawdę to raziło w oczy. Na przykład na drodze stały drzewa, możecie sobie wyszukać na YouTubie filmików, gdzie w Deranie na drzewa były po prostu rosły na drodze, można było przez nie przejechać, to była tylko i wyłącznie tekstura. I wiele innych takich mniejszych popierdółek. Poza tym gra była niestabilna, ciężko chodziła nawet na dobrym sprzęcie. Ja jestem trochę sceptycznie nastawiony do tego całego Frostbite'a. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w nowym NFS-ie, ale z tego, co widziałem, nawet na mocnych sprzętach potrafi się ciąć, chociaż to, co dopiero widzieliśmy, to jest wersja jakaś tam bardzo wczesna tej gry. No tak, no tutaj przecież nawet na konferencji E3, na gameplayu, tylko nie wiem, czy to było nagrywane po, czy w czasie, co jest jeden taki właśnie chyba długi gameplay, co jest. Ja widziałem, że on po prostu podczas jazdy po trasie, takiego free roamingu, bo to też będzie, po prostu trasa się doczytała w trakcie jazdy, że on dojechał do jakby takiej przestrzeni pustej, nie wiem, czy grałeś w Undercovera, że mapa po prostu podczas trasy się tobie doczytała. Wiem, o co chodzi, bo nawet w HP-ku mi się to zdarzyło, kiedy nie wgrałem jeszcze patcha tego najnowszego. Też właśnie tak miałem, że się po prostu zapadłem pod ziemię gdzieś tam. No ale mów dalej. No, no i tam właśnie też było widać, że w ogóle tekstury, ani drzewa, ani domy, ani droga się nie doczytała. I ja się tylko obawiam, żeby to nie było tak samo jak z Undercoverem. No może właśnie być. Bo jeżeli będzie tak samo jak z Undercoverem, no to część ludzi znowu powie fuck you jej i tyle. No, tradycyjnie. Ale no właśnie, jestem zniesmaczony tego całego Frostbite'a. Battlefield 3 chyba chodził na tym Frostbite'cie, tak? Tak. Na drugim Frostbite'cie. Tutaj mogę tobie powiedzieć, że tutaj to raczej Black Box zawinił niż cały Frostbite. No. Ponieważ tutaj Black Box to jest przecież od Most Wanted starego, od Carbona. Oni tam je Undercovera właśnie. To dla nich to był całkowicie nowy silnik. Gdyby to było właśnie połączenie Criterionu z DICE'em i DICE by im pomógł po prostu ten silnik rozwijać, ogarnąć, to wiesz co, to z tej gry naprawdę mogłaby być niezła gierka.
No, zresztą wiesz, ona nie była słaba tak naprawdę. Ona była na jedno przejście, ale nie była słaba. Była, moim zdaniem, dała mi dużo frajdy. Rozgrywka, granie, kurczę, mi się coś język włącza, ale granie w nią dawało mi dużo frajdy, szczególnie końcowe odcinki, no nie wiem, zdobywanie jakichś tam samochodów, ale wiesz co, przyszedłem raz, nie chciałem już do niej wracać. No tak, no jeszcze ta kariera była bardzo krótka, ale to pewnie jest ograniczenie dlatego, że bardzo dużo pochłaniały wtedy tekstury, no bo przecież zobacz Battlefield, chociaż że działał na tym, na Frostbite 2, to też, no te mapy były spore, ale jeżeli policzysz trasy i całe to otoczenie, jakie musiało być zrobione w tym, no to jest to jakieś ograniczenie, tak? No, nie mogą wywalić na dysku tam powiedzmy 30 giga, no to oni musieli to ograniczyć, no. Dokładnie. Więc powiedzieli, robimy ładną grafikę i nie robimy długiej gry, no. Trochę myślenie, no nie dla mnie, ale okej, nie będę się z tym sprzeczał. Jedno, co mnie w deranie denerwowało i co mi nie pozwalało grać w tą grę, to były właśnie głupio działająca kamera. Ona tak potrafiła uciekać. Ona była po prostu jak na jakiejś gumie zamontowana. Ona bardzo, bardzo ciężko chodziła. No i przede wszystkim też mnie najbardziej irytował dźwięk nitra, jakby ktoś spuszczał wodę w kiblu, naprawdę. No tak, no. Ale co mnie irytowało, z takich mniejszych rzeczy, ale też prowadzenie samochodów, to jest też mankament zdecydowanie. A właśnie w tym, w Rivalsie ma być takie prowadzenie znowu, że to ma być połączenie Pro Streeta z Deranem. Aha. Więc zobaczymy. Właśnie widziałem, że te samochody prowadzą się dosyć tak sztywno. Ociężale. No ja właśnie zauważyłem to, że w Most Wanted to wystarczyło wcisnąć ręczny, samochód driftował. Tutaj jest takie połączenie. Tutaj nie ma tego driftu tak naprawdę. Ja nie widziałem, żeby był tu taki drift płynny, jak na przykład tutaj w Hot Frapeku, czy coś w rodzaju właśnie nowego Most Wanted. No właśnie, dlatego się zastanawiam, czy to nie będzie taki Deran, bo nawet jak zobaczysz, to bardzo często jak są, bo ludzie już się przyzwyczaili do tych niektórych gier, albo nawet, albo ci co tam jeździli, co nagrywali te gameplaye, to nie potrafią jeździć. No dokładnie. Widziałem po prostu dzisiaj nawet filmik, taki gość grał, daj spokój, znowu dalej. Że po prostu zakręt 180, nawrót, a ten samochód w ogóle nie chciał skręcać, no. Prędkość też jak patrzyłem, no 110, no 110 na nawrocie w Ferrari to byś zrobił spokojnie, no, a tutaj nie. No, więc to jest takie, Zobaczymy, w każdym razie ja jestem... Znaczy tak, jestem pozytywnie nastawiony do tego NFS-a, bo interesuje mnie to samo co ciebie, czyli ta połączona rozgrywka online z rozgrywką single player. Czy to będzie współgrało ze sobą i jak będzie współgrało ze sobą? No tak, ja uwielbiam się bawić właśnie w policjanta i dlatego każda gra, która będzie mi pozwalała wcielić się w policjanta i łapać ścigantów, to będzie dla mnie w miarę dobrą grą. Jeżeli nie będzie miała naprawdę jakichś błędów technicznych, które będą ją całkowicie eliminowały, że wiesz, że na przykład komputer to musi być od NASA czy gdzieś, wystrzelony w kosmos. Ach kurde, te same samochody mamy. No, to nieważne. Ale no naprawdę, no Vandercovera naprawdę, moim zdaniem, grało się przyjemnie, bo on miał naprawdę fajną fabułę. I mi się w nim grało bardzo fajnie. No ale kurde, kiedy na moim komputerze trasa potrafiła się doczytywać 1,5 minuty, podczas jednego wyścigu trasa doczytywała się tak 2 razy, no to halo, no ludzie, trochę szacunku. Dokładnie. Litości. Ja nie grałem Vandercovera dosyć długo. Moja rozgrywka w niego skończyła się bardzo szybko, bo irytował mnie już od samego początku model jazdy i nie mogłem po prostu, bardzo się starałem, wiem, że tam jest fajna fabuła i tak dalej, fajne te przerywniki, cutscenek tam nie ma, są tam po prostu nagrane materiały filmowe z aktorami i to była właściwie pierwsza gra wyścigowa NFS, w której jeszcze był Most Wanted, Most Wanted, Carbon. No tak, to sorki. Ale tam było to właśnie tak bardziej filmowo zrobione, nie? A tutaj bardziej też cutscenkowo. W Vandercoverze to było
Nawet wiem, że do Undercovera był specjalny pisany scenariusz jak do prawdziwego filmu. I tam było naprawdę sporo aktorów. Ja się nawet teraz śmieję, jak słyszę, że wychodzi film o ENFS-ie, to że oni po prostu jak Szybcy i Wściekli nagrywali dwie serie za jednym zamachem, że tutaj niby undercover, kręcimy do niego cutscenki, a tutaj robimy film o ENFS-ie. No. że teraz po prostu śmiesz mi się z tego chce, no bo mniej więcej to tak wygląda, no. Ale no właśnie, no. Zobaczymy, co z tego Rivalsa wyniknie, czy to naprawdę będzie taka rywalizacja, czy to po prostu będzie troszeczkę inny Hot Pursuit. Nie chciałbym tego, ale... Ja też. Zobaczymy. W każdym razie jest jeszcze jedna gra, The Crew, o której jeszcze nie wiadomo tak dużo jak o Rivalsie. Wiadomo już mniej więcej co nieco, o tym też mówiłem w swoim filmiku, że będzie tam również połączona rozgrywka singles multi. I będzie to... No i tam mamy już dość znaczne te odległości podane. Ponoć przejechanie całej mapy zajmie nam w realnym czasie dosłownie 2 godziny. Także jest to ogólnie zarys mapy, zarys Stanów Zjednoczonych. Jest to oczywiście jakaś tam uproszczona forma tych Stanów Zjednoczonych. No i trochę pomniejszona. Tak, ale... Będą takie, o kurczę, nie w tą stronę, ale będą no jakieś tam znane miasta z właśnie Stanów. I będzie to ciekawie z tego względu, że samochody będzie się tunigować pod konkretne jakieś tam wyzwania, czy zadania, czy nie wiem. No tak, ale wiesz co? No. Czy ty widziałeś ten tuning, jak wygląda? No. No, to nie jest taki tuning, jak my znamy z NFS-ów. To jest hardkorowy tuning. To jest hardkorowy, tak jak... To znaczy? To jest taki tuning, zmienić totalnie samochód, nie? Nie jest taki, tak, że tam zmieniasz sobie silnik, ewentualnie dodasz jakieś naklejki czy neony. Tutaj zmieniasz praktycznie, robisz z samochodu na przykład dragstera, robisz z samochodu jakiegoś monster trucka, nie? To jest na tej zasadzie. No tak, no i wiesz co, mi osobiście szczerze to się nie podoba, ponieważ ja wolę samochody w oryginalnej formie. Jeszcze rozumiem, no Chevroleta Camaro przerobić na Dragstera, no to jeszcze można. Ale kiedy ja widziałem na przykład Nissana 370ZK albo 350ZK przerobionego na SUV-a, no to wybacz, sorry Batory, ale to nie dla mnie, no. Jeżeli samochód jest sportowy, no to nie róbmy z niego terenówki. I to jest właśnie dla mnie, no... Wiesz, bo ja jestem fanem motoryzacji. No, rozumiem, motoryzacja rozumiem. Taka, jaka jest, to dla mnie jest w pięknym wydaniu. I wyobraź sobie, ja oczywiście teraz to przekoloruję, mam nadzieję, tfu, że tego nie zrobią. Wyobrażasz sobie Koenigsegga przerobionego na SUV-a? Ja osobiście nie. Ale wiesz, to może być tak, że niektóre tylko samochody będzie można przerobić na... Pewnie będą klasy samochodów, wiesz, tak samo, takiego, że jeden będzie mógł być przerobiony do driftu, jak to było w Shifcie, jeden będzie mógł tam na coś. Oni na pewno to muszą rozwiązać, ponieważ wybaczcie widzowie i ludzie wszyscy, którzy tego słuchają, głupota ludzka nie zna granic. No. Ja po prostu... Jest to różnie. Ale wiesz co, ja właśnie jestem do tego pozytywnie nastawiony, dlatego że jeśli gra będzie naprawdę dostarczać sporo frajdy z tego względu, że będą te samochody jakoś tunigowane wizualnie pod konkretne zawody, jeśli to będzie fajnie rozwiązane, będzie można sobie ten samochód też według własnego uznania zmieniać, ja jestem jak najbardziej za. Dla mnie liczy się to, żeby gra dostarczała maksymalnie dużo zabawy, a wiem, że jesteś fanem motoryzacji, wolałbyś, ja też lubię, w Wordzie lubię tuningować na przykład swoje samochody tak, żeby wyglądały one bardziej jak pierwowzory niż jak jakieś totalne konwersje. O kurczę, co ja zrobiłem? Opuściłem. No, fajnie. Zaraz dołączę do ciebie. Niż jakieś tam totalne konwersje. Tego, co mamy fabrycznie dane, ale powiem ci, że
ja jestem też otwarty na różne jakieś tam modyfikacje, pod warunkiem, że będzie to po prostu dobra zabawa. Tak, ale o tym tak naprawdę dopiero przekonamy się, jak gra wyjdzie. No. No bo ja tak mówię, no jestem dosyć sceptycznie do tej gry nastawiony, nawet u mnie moi widzowie, ci, którzy byli na niektórych live'ach, to wiedzą, że ja po prostu mówiłem, spróbujcie mnie przekonać do tej gry, bo ja tam nic interesującego jak na razie nie widzę. Poza tym tunigiem, na którzy ludzie naprawdę o niego proszą, no to okej. Okay. Dobra, duży świat też jest okej, okay, no ale ciekawi mnie też jeszcze misje, jakie tam będą. Czy wyścigi i tak dalej. No wiesz, jeszcze dużo szczegółów nie zostało zdradzonych o tej grze, także myślę, że w przyszłości dowiemy się więcej szczegółów, tak gdzieś pod koniec tego roku, to już będziemy wiedzieli większość szczegółów i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, bo ta gra ma wyjść chyba tak gdzieś na ten 2014, chyba początek. Początek, tak, czyli maksymalnie pierwszy kwartał, czyli maksymalnie w marcu, marzec. Najpóźniej. Tak. No o ile nie zostanie to znowu jakoś ten opóźnione. A ty kojarzysz, czy Ubisoft robił wcześniej jakieś ścigałki? Czy to nie był czasem Ridge Racer? Ubisoft robił Drivera San Francisco. A, no tak. Grałeś? To na pewno. Grałem. No, z początku byłem właśnie też bardzo sceptycznie nastawiony do tej gry, ale kiedy zamoczyłem swoje palce i pojeździłem, tak mnie po prostu wciągnęła fabuła, że nie mogłem się oderwać i naprawdę przejechałem bardzo dużo tej gry. Ja też. Ożesz w mordę. I tam naprawdę była duża liczba samochodów. No. Ja też się bawiłem długo w tą grę i naprawdę też na początku mnie się nie podobał pomysł z tym zmienianiem samochodów poprzez jakieś tam przejście, nie wiem, ponad miasto. Ja pitole, jaki koryś. No. Przejście ponad miasto, patrzenie sobie na ulicę jakby z góry, wybieranie konkretnego wozu. Ja na to patrzyłem, ale wiesz co, ale jak potem zobaczyłem, jak można się dzięki temu zabawić? Tak. Byłem w szoku. Można takie fajne rzeczy dzięki temu robić i przy okazji fajnie się bawić. No tak, no to właśnie było fajne, no bo nawet niektóre misje zmuszały ciebie do tego, żeby coś takiego właśnie zrobić, no bo przecież tam misje poboczne, to musiałeś wejść do jakiegoś samochodu czy policyjnego, zatrzymać kogoś. Albo naprawdę podobały mi się te misje, kiedy musiałeś podtrzymać, dodać komuś ten, bicia serca, adrenaliny. No. Kiedy po prostu musiałeś robić tam jakieś drifty, bardzo blisko przejeżdżać obok innych, to było naprawdę fajne i mi się podobało. Właśnie, jeszcze inna sprawa, na przykład był tam ten taki most, i na tym moście były straszne korki. Ja pierwszy raz się spotkałem w tej grze z czymś takim, że był taki nawał samochodów w jednym miejscu. No tak, to prawda. Nawet na ulicach było dosyć tego sporo, żeby to powymijać. No tam podczas wyścigów to tego się robiło trochę mniej, ale nadal było tego sporo. Tak. Wiesz, dokładnie to tak. też zasługuje to na podziw, no bo zrobisz tyle modelów do zderzania, no to i żeby gra jeszcze działała płynnie, no to... Działała właśnie płynnie, ale grafika nie była tam zbyt dobra, była po prostu słaba. Może nie aż tak bardzo słaba, ale nie należała do najlepszych. Nie należała do najlepszych, tak. Ja przeszedłem całą grę i powiem ci, że miło ją sobie wspominam. No ja też właśnie. Tyle właśnie. Z chęcią się wraca. No. Tyle właśnie o Ubisoftie i grach wyścigowych. Oni wyszli z założenia, że po prostu lepiej zróbmy jakąś ścigałkę raz na jakiś czas, ale dajmy jakiś świeży pomysł, coś zupełnie innego. Korzystajmy z jakiejś nowej technologii, bądź też wykorzystajmy jakieś burze mózgów, zróbmy jakiś fajny pomysł, albo tak jak w przypadku tego The Crew. Będzie położony główny nacisk na właśnie zespół, nie? No tak, ale musisz mieć zespół, musisz mieć 4 osoby, bo ze znajomymi będziesz się dobrze bawił. Jeżeli zostaną losowo dodane do ciebie osoby, to już wątpię, żeby ta zabawa naprawdę tak dobrze przebiegała, bo moim zdaniem
to zostanie położony nacisk na całkowitą współpracę. I no wtedy te cztery osoby będą musiały się zgrać. No, właśnie nie, czytałem o tym i możesz, jest tak, że kampania single player to jest coś połączonego z multi, ale nie ma nacisku, możesz grać totalnie offline, nie ma nacisku, żebyś przechodził w online i też możesz grę przejść bez żadnego, po prostu, wiesz, bez żadnego problemu. No to okej, okay, no to tutaj akurat o tym nie wiedziałem, no. Słuchaj, Kamil, będziemy powoli kończyć, bo mój dysk zaraz eksploduje. Zaraz mi się chyba nagra nasz filmik, nie wiem, na resztkę dywanu czy coś, bo wyjdzie po prostu głowica z dysku. Także nie, musimy powoli kończyć, mimo że wyścig się zaczyna, jeszcze chwilę z tobą pogram, bo naprawdę ja tego chyba nie wrzucę w tym wieku. No wiem. Także ja zaczynałem, a ty kończ. Dobra, no to do zobaczenia przy kolejnych grach, niech ten Rivals i The Crew dobrze nam się spisują, do zobaczenia do następnych odcinków. No, Hejas, pewnie. Hejas, trzymajcie się, na razie, cześć. Hej.